22 stycznia obchodzimy wspomnienie błogosławionej Laury Wiczuna, dziewicy. Laura urodziła się 5 kwietnia 1891 roku w Santiago de Chile. Chrzest przyjęła 24 maja w święto Maryi Wspomożycielki Wiernych w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Anny. Jej ojciec miał szlacheckie pochodzenie i służył w armii. Matka, Mercedes Pino, była krawcową. Rewolucja zmusiła rodzinę Wiczuna do opuszczenia stolicy i schronienia się w Temuco na pograniczu Argentyny. W 1893 roku nagle umiera ojciec Laury, prawdopodobnie na zapalenie płuc. Już po jego śmierci przyszła na świat młodsza siostra Laury, Julia. W roku 1899 matka Laury wraz z córkami udała się w poszukiwaniu środków do życia do Argentyny. Osiadły w miejscowości Quilicique, skupisku poszukiwaczy przygód, uciekinierów i uchodźców, znanej również, jak podają źródła historyczne, z moralnego zepsucia. Mercedes znalazła tu pracę w gospodarstwie Manuela Mora. Mimo że związek z nim przekreślił możliwości korzystania z sakramentów świętych, dbała o religijne wychowanie córek. Dlatego też oddała w roku 1901 dziewczęta do szkoły z internatem prowadzone przez siostry salezjanki w Juni de los Andes. Tu Laura przygotowała się do pierwszej komunii. Tutaj także zapałała gorącą miłością do Chrystusa i postanowiła poświęcić mu swoje życie. 8 grudnia 1901 roku została przyjęta do Stowarzyszenia Córek Maryi. Po otrzymaniu w roku 1902 sakramentu bierzmowania, Laura poprosiła o przyjęcie do postulatu Zgromadzenia Sióstr Salezjanek, u których znalazła schronienie, opiekę i pomoc. Odmówiono jej jednak przyjęcia do zakonu z powodu młodego wieku i postępowania matki, żyjącej w oddaleniu od Boga. Wówczas, za zgodą spowiednika, złożyła prywatne śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Zrozumiawszy, że sens życia leży w poznaniu Chrystusa i miłości do Niego, zapisała: postanawiam czynić wszystko, co umiem i co mogę, aby ludzie Cię znali i kochali i aby wynagradzać zniewagi, które spotykają Cię codziennie od ludzi, a zwłaszcza od członków mojej rodziny. Grzeszne życie rodzonej matki było dla niej wielką udręką. Rozumiała niebezpieczeństwo sytuacji, w jakiej znalazła się matka, gdy pewnego dnia usłyszała słowa Ewangelii mówiące o tym, że prawdziwa miłość prowadzi do oddania życia za ukochaną osobę. Ofiarowała swoje życie za nawrócenie matki. Tymczasem sama stała się przedmiotem pożądania Manuela Moro, z którym żyła jej matka. W czasie wakacji spędzonych w domu została brutalnie przez niego pobita, ale zdołała zachować swoją niewinność. Znalazła schronienie w internacie sióstr, który był jej drugim domem. Stanowiła wzór posłuszeństwa, pokory i modlitwy dla wszystkich dziewcząt, a najmłodszymi zajmowała się z matczyną miłością. Zawsze była gotowa współczuć, przebaczać i pomagać. Podejmowała różne umartwienia, chętnie pomagała we wszystkich pracach domowych i spędzała długie godziny przed Najświętszym Sakramentem. Jej ofiara, płynąca z głębi serca, była miła Bogu i została przyjęta. Zdrowie Laury zaczęło się pogarszać w tajemniczy i niewyjaśniony sposób. Osłabła tak bardzo, że musiała być zwolniona z niektórych zajęć. Pojawiła się konieczność dłuższego odpoczynku i lepszego odżywiania. Nie pomogły jednak żadne zabiegi ani lekarstwa. Siły opuszczały ją z dnia na dzień. Znosiła wszystkie cierpienia bez jednego słowa skargi, ufnie wierząc w rychłe nawrócenie matki. Dopiero na kilka godzin przed śmiercią wyjawiła jej swój wielki sekret. Mercedes Pino, przerażona ogromem ofiary, jaką poniosła dla niej córka, przyrzekła, że nawróci się i wyspowiada. Przyrzeczenie złożone przy łożu śmierci córki gorliwie wypełniła. 22 stycznia 1904 roku, mając niespełna 13 lat, Laura odeszła po wieczną nagrodę do Pana. Jej misja na ziemi została spełniona. Na grobie Laury wyryto napis: życie jej było poematem czystości, ofiary i miłości wobec matki. Na zakończenie obchodów setnej rocznicy śmierci założyciela salezjanów, księdza Jana Bosco, święty Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę świętą w Turynie, na placu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, podczas której dokonał beatyfikacji Laury Wiczuna w
dniu 3 września 1988 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Laury. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.